Cześć, witam kosmicznych żeglarzy. Na początek zachęcam do subskrypcji kanału i followa na Twitterze. A także zapraszam do grup na Telegramie. Wszystkie linki znajdziesz pod tym filmem. Ja mam dla Was dzisiaj taką informację o trzech projektach, które tutaj na Kosmos Ekosystemie powstają. Uważam je za interesujące i ciekawe. Linki wkleję Wam pod tym materiałem. Zachęcam do własnego researchu. Ja tutaj dosyć pobieżnie tylko powiem o nich. Mówię o nich głównie dlatego, że będą tutaj moi drodzy testnety. No i myślę, że warto się już do nich pomalutku przygotować i przede wszystkim śledzić ich kanały tutaj społecznościowe, no bo na nich znajdziemy informacje na bieżąco. I teraz jakie to są, moi drodzy, projekty? Otóż po pierwsze to jest projekt Neutron. Neutron to jest pierwszy taki, myślę, że to może być flagowy projekt, jeżeli chodzi o na kosmos ekosystemie, który będzie wykorzystywał technologię Interchange Security. Tutaj wiele oczywiście płaszczyzn z możliwości jest dedykowanych. Natomiast to jest jedna z głównych rzeczy, które tutaj będzie pokazana na nich. Stronka to wyjaśnia oczywiście i możemy prześledzić, co jeszcze dodatkowego tutaj będzie. Natomiast ja właśnie tak jak mówię informuję o tym, ponieważ tutaj rusza Testnet. Na Neutronie proponuję wejść na ich kanał Twitter i na Twitterze w dniu moi drodzy, 7 lutego pojawiła się informacja, że wystartował Testnet. I w tym artykule pokazuje nam, w jaki sposób możemy tutaj uczestniczyć w tym testnecie. Ja na swoim kanale Telegram też wrzuciłem taką informację, czyli ten początek, co należy zrobić. Otóż, moi drodzy, po pierwsze musimy wejść na ich Discorda i musimy dodać sobie sieć testnetową do portfela. Po dodaniu do portfela sieci testnetowej będziecie mieli swój adres. Sieć testnetowa się nazywa Barion. I tam kopiujecie swój adres neutrona. Wchodzicie na Discorda, kanał z kranikiem, czyli Faucet. wchodzimy, piszemy request, wklejamy nasz adres i co 24 godziny możemy zbierać neutrony. To jest tylko jedyna rzecz, pierwsza na początek, którą możemy zrobić. Będą kolejne etapy tego testnetu. Jak testnet już oficjalnie ruszy, ja się postaram nagrać Wam materiał z tego testnetu i dokładnie będziemy, moi drodzy, robić tutaj ten testnet krok po kroku. Natomiast już teraz zachęcam Was do tego, żeby właśnie zbierać sobie te neutrony, no bo nie wiemy jak dużo będzie tych neutronów potrzebne na samym testnecie. Zazwyczaj to są niewielkie ilości potrzebne, natomiast możemy już pomalutku zbierać. Czyli mamy neutron projekt Interchange Security, pierwszy projekt, który z tego będzie korzystał. Myślę, że to będzie flagowy projekt. Mamy kanał Twitter, mamy kanał Discord, tam ruszamy i zbieramy te neutrony. Kolejny projekt to jest Quasar Finance. Quasar Finance, ja tutaj może pokrótce powiem, czym ten projekt jest. Pozwolę sobie użyć tłumaczenia i, i tak jak mówię, zachęcam rzecz jasna do przestudiowania tego projektu w głębi. Quasar to łańcuch aplikacji DeFi do zarządzania zasobami cyfrowymi. Dzięki Quasar użytkownicy mogą korzystać z konfigurowalnych strategii finansowych w celu wdrażania aktywów w różnych niezależnych łańcuchach bloków. Dostawcy płynności Kłazar mogą uzyskać dostęp do aktywnie zarządzanych strategii, dołączając do dynamicznych skarbców, które łączą poradę ekspertów i zbiorowe podejmowanie decyzji. Tak zwane skarbce pozwalają RP na efektywne funding sourcing i wdrażanie kapitału w sposób bez pozwolenia przez i samorządne. Tak to pokrótce wygląda. Tutaj mamy stronę, moi drodzy, ich oficjalną. Tutaj dosyć ciekawa rzecz, kto saportuje tutaj ten projekt. Jest kilka. Kilka, kilka podmiotów, które supportują ten projekt, dosyć znane, moi drodzy podmioty. No i to się dosyć ciekawie też zapowiada. No i z, też w związku z tym, że testnet tutaj ruszył, wejdźmy sobie na ich Twitter. I na Twitterze wiadomość z 10 lutego, że aktywowali testnet. Na razie można dodać sobie sieć testnetową do portfela Kepler. Ja to zrobiłem tutaj, jak klikniecie, moi drodzy w ten link, Park, to tutaj dodaje Wam się ta sieć testnetowa. Tych sieci testnetowych przy okazji łączenia się może się dodać kilka, a nas będzie interesował oczywiście ten Quasar Finance. No i, i mają swojego Discorda, ale na kanale Discord jeszcze nie ma ich kranika, więc wkrótce z tego, co tutaj podawali w przeciągu, myślę, tygodnia, może się ten kranik pojawić, być może również sam oficjalny testnet też ruszy, natomiast też warto to śledzić, warto sobie gdzieś, jeżeli będzie taka możliwość już dodawania, dodawania ich z tych kraników, ich tokenów. To jest kolejny projekt i jeszcze jeden projekt, projekt, na który już naprawdę długo czekam, projekt uważam za bardzo interesujący, Defound i zerknijmy sobie na ich Medium tutaj, na Medium mamy taka, taki artykuł, ja znowu to przetłumaczyłem na język polski, no i tutaj taki wstęp Moi drodzy, szybki postęp technologii blockchain, zdecentralizowane finanse, i tak dalej, i tak dalej. No, i oni będą, moi drodzy, tworzyli ETF-y. To jest rzecz, która funkcjonuje na normalnym rynku akcyjnym. W skrócie, jakbyśmy tak powiedzieli, ETF-y to, to jesteśmy wystawieni, moi drodzy. Kupujemy takiego ETF-a, który posiada taki koszyk, moi drodzy, akcji lub instrumentów finansowych. Zazwyczaj to są jakieś akcje różnych podmiotów. Moi drodzy, taki koszyk ETF-ów, jak gdyby jesteśmy wystawieni na te, te akcje, one mogą rosnąć, na przykład akcje z SP 500, no i tutaj oni wchodzą, moi drodzy, na, na, na blockchain. Oczywiście to nie będą akcje, tylko na razie to będzie będą aktywa związane z kryptowalutami, ale myślę, że to jest ciekawa opcja, to znaczy kupujemy sobie moi drodzy na przykład za kilka osmo kupujemy sobie jakiś koszyk walut tak nie chcemy wykupować każdego z tych Tokenów osobno, tylko chcemy, jak gdyby, mieć takiego detf bo to się detf będą nazywały, i chcemy być po prostu wystawieni na ten rodzaj zarabiania. Tutaj na początek oni mówią, że to będzie na przykład 50% Atom, 50% Juno, kupujemy takiego detf i zarabiamy, ale tu są możliwości, moi drodzy, bardzo duże. Wejdźmy na ich stronę oficjalną. Oni tutaj, moi drodzy, mówią, że to jest pierwszy LCBL One One Blockchain. No i budują tu, budują jak gdyby takie możliwości, że to będzie, będziemy wystawili na 60 blockchainów, blisko 1000 tokenizowanych asetów. W tej chwili jeszcze test ten nie ruszył, natomiast można tutaj, wejdźmy sobie w ich stronę i zobaczycie jak to wygląda. Długo, bardzo długo tutaj ja to śledziłem, był cały czas ten test ten zablokowany, ale już jak gdyby jest odblokowany, ale nie ma możliwości jeszcze łączenia się portfelem Cap. Jak próbujemy się połączyć z portfelem Kepl, to nas odrzuca, ale pojawiły się już te produkty, o których mówię, czyli mamy jakieś tam ETF-y i zwróćcie uwagę, że tutaj za Osmo będziemy jak gdyby mogli kupować różnego rodzaju ETF-y, tutaj są symbole wystawione, myślę, że to jest dosyć ciekawy instrument finansowe natomiast jak zwykle zachęcam do, do moi drodzy do własnego researchu ja podaję ten projekt jako ciekawostkę którą myślę że będzie warto śledzić i tutaj mają swojego Twitterka i na Twitterze właśnie też informacja się pojawiła że tutaj ten testnet powinien też krótce ruszyć co ciekawe wiecie że tutaj projekt seinetwork który też wkrótce rusza, ale z, chociażby z Bridgeu Axelar Network, żebyśmy się wystawiali na inne etf y, no chociażby przepraszam, na inne blockchainy, czyli na przykład na Ethereum, moi drodzy, czy na innego rodzaju aktywa, które będą, które będą gdzieś tutaj na tym projekcie funkcjonowały, myślę, że warto, warto sobie to śledzić. Ty, tyle tytułem, moi drodzy, wstępu. Tutaj te trzy projekty uważam za warte śledzenia i dodawania sobie tutaj platform społecznościowych, a jak tylko już ruszą te oficjalne testnety, to postaram się z tych projektów Wam nagrać materiały i będziemy już działać na bieżąco. To jest taka sygnalizacja na początek ode mnie, Wy sobie dodajecie, jeżeli jesteście tym zainteresowani, śledzicie, czytacie o czym są, czym, czym projekty tutaj, które na kosmos ekosystemie startują, no i moi drodzy podejmujecie już sami decyzję, co tam z tym żeby zrobić. Tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału i zapraszam rzecz jasna na kolejne. Dzięki, cześć!